Jak będzie coś przypołowego mówione, to wytnę po prostu. No. Chcesz sobie wyskoczyć, zobaczyć? No możemy chociaż zobaczyć, jak wygląda. To jest legendarny sklep w Bieszczadach. Nie wiadomo, czy uda nam się tutaj złapać pana Zdzicha, ale to jest właśnie taka bieszczadzka legenda. Sklep alkoholowy, połączony też z noclegami, a pan Zdzichu jest ponoć rekordzistą świata w kapkowaniu piłką nożną. Manhattan. Bieszczadzki Manhattan. Gdzie śpisz? Na Manhattanie. Czyli dokładnie tu. Tu jest trzynastka. Czy idziemy, czy nie idziemy? Wiesz co, no zahaczyłabym chyba o Ewę. Mega ciekawe. Nigdy nie widziałem budynku, który byłby tak obłożony w ten sposób. Wygląda dosłownie no jak budynek z Omoty Sando z Tokio. Taki, wiecie, obok jakichś betonowych, kurde, takich... obok siedziby Prady, nie? Naprawdę. To jest jedna, a to jest cześć. Co, cześć, Ewa. I cześć, one się... Są słodkie, więc od razu mówię. Która ma czego za dużo, za mało i tak dalej. To jest taka ulica, na której jest największe skupisko noclegów, domów i tak dalej. Spróbujcie i powiedzcie, która wam... Która ci bardziej siadła? Chyba ta. Wiesz co, spaliśmy w molniku w tych jurtach. Jedne jurty, o. Tutaj w Bieszczadach latem jest ponad nasze siły. Tu przechodzą dziesiątki tysięcy dziennie osób. Ogromnej ilości. Teraz wyobraź sobie, że teraz jest drugi sezon, zima. No to my nie mielibyśmy czasu na takie o, spotkanie. Pokaż reakcję na sernik. To jeszcze schronisko na połowie. Że nie wiem, ile się interesujecie Bieszczadami. Jesteś macie. Film o połowie. Jezu, ale ja niewyględna. Ale to... Właśnie, właśnie bardzo. Okej. Okay. Ja mam gotowe. Ja mam. Tu są rekordy w tych piłce nożnej. Druga próba złapania pana Zdzicha. Jest cieplej niż było, bo sklep jest otwarty. Jest jak ten mistyczny Pokémon, nie? Taki Mewtwo. Bakterią skóry, to mętnieje woda. A jeżeli nie, to nie zmętnieje. A jak się nazywa to ziółko? Wawrzyniec. Ale to śmieszne, nie? Tak. Wychodzi z auta, patrzy po prostu, o tutaj jest w ogóle wawrzyniec, nie? Szyję, no. A to jest glistnik jaskucze ziele. Czyli ten, który wszyscy znają w Polsce na kurzajki. On generalnie... Ja nie znam. Nie znacie. Wydziela żółty płyn i na kurzajkę się go stosuje, ale on jest generalnie świetny na wszystko inne. Przeciwwirusowe, przeciwgrzybicznie, przeciwzapalnie działa. Ale co jest ciekawe, takich roślin nie zbieramy o tej porze roku, nie? Zimą zbieramy to, co jest pod ziemią, bo cała moc roślin schodzi w głąb do korzeni. A latem z korzeni wychodzi właśnie, wiesz, w roślinach, kwiatach. No. Więc w zimie zbieramy korzenie i kłącza. Także to jest takie, wiesz, trochę już bezużyteczne. Aż wyjdę. Trochę niefortunnie, ale źle się dzisiaj czuję. Tak, nie wiem. Coś mi dzisiaj nie leży po prostu. Może biorytm. O, fajny ptak tutaj jest. Właśnie, kurde, nie mam siły, nie? Jesteśmy w super miejscach, a... Fajny wóz, nie? Znajdana, taka, wiecie, otwarta, nie? Bieszczadzka zakapiorka. Nie. A słowo zielarka lubisz czy nie lubisz? Nie. Nie lubię. Czy jak ktoś mnie tak nazywa? No. Proszę mnie tak nazywać. Ja jestem taką bardziej... Jak ja bym miała się nazwać, to jestem taką pasjonatką. Aha. Ziół. Może szeptucha. No właśnie, no to samo miałam teraz mówić. Skupiłam się na tym przejściu, że Michał wcale powiedział, to odpowiada ci, jak ktoś mówi do ciebie szeptucha. Wie odwiedzenia. Wiedźma wie. No i dlatego można się u niej poradzić. A generalnie myślę, że to jest fakt chyba, że nasze pojmowanie wiedźm jest jakby ukształtowane przez kościół, który czuł się zagrożony tym, że ktoś ma jakieś tam fajne wynalazki, które mogą pomóc ludziom. No,
historia w pigułce, nie? Ale jest to też wyjęte z, poza takich zrozumiałych norm, więc jest to przerażające. No. Dlatego było to ucinane dosłownie. A co z jemiołą można zrobić fajnego? Jemiołę można sobie suszyć, zrobić trunki, ale też tak jakby leczniczo w pielęgnacji się stosuje. Aha. Więc wtedy takie młode gałązki, jak są takie przyrosty młode, to wtedy skubie się właśnie te młode przyrosty i są najbardziej wartościowe do picia. Smutna historia, bo mnie tak zmusiły te zioła, żebym się nimi zainteresowała, jako takie, wiesz, poszukiwanie niekonwencjonalnej medycyny. Miałam taką potrzebę z Tymą właśnie, z synem. I wszyscy ci ojcowie ziołolecznictwa, którzy, wiesz, od zarania dziejów uczyli, nie? Że choroba to jest rana zadana strzałą. I nie o to chodzi, żeby tak jakby samym leczeniem będzie wyciągnięcie tej strzały, ale chodzi o to, żeby dojść do tego, co zadało, nie? No. Tą ranę. No, no, no. Fajnie tego, w sensie, że no, takie podejście do, w sumie, od którego odeszliśmy zupełnie i teraz tak naprawdę wracamy, nie? Mhm. No. Nie? Znachorzy mówili, że lekarzowi, w sensie znachorowi, zielarzowi nie wystarczy tylko wiedza botaniczna ziół, nie? Musi mieć też biegłą wiedzę, wiesz, astronomii bardzo dużo używali, filozofii, etyki, duchowo też, nie? Taki duży duchowy rozwój i połączenie tej takiej pracy botanicznej i połączenie właśnie tego daje ci taką... To właśnie medycyna chińska taka jest, no, taka dokładnie. Właśnie bardzo osadzona jeszcze w innych dziedzinach. No, i taka heurystyczna, jeszcze... tak. Że to jest właśnie wszystko jest takie, tak się przenika bardzo. Akupunktura, refleksologia, aromaterapia, nie? Zioła, tai chi, ruch, no. Mlecz, ocet. Co to jest? A powiem ci szczerze, że... ja nie wiem, co to jest. Źle się dzisiaj czuję naprawdę, więc zjemy coś i będziemy kontynuować tę zabawę jutro. A z restauracja Siekierezada, najbardziej chyba znany spot w Bieszczadach. Ej, no wystrój dojebany. Styl! Siekiery są podpijane, nie? No. I ten, i menu jest takie jakieś... Nie, to są te księgi. A, to księgi gości. O kurde. Co musiałeś? No. Tak to jest, że biesy to są takie potworki, a czady to jest co? Czady to były duszki, które... Czady, no. Giga czady. Po prostu armię duszków sobie zrobił, po to, żeby dokuczać ludziom. Nie lubił ludzi, którzy się tutaj zasiedlili. Ale kto? No właśnie, bies. Aha, bies to był diabeł. Bies to był diabeł. Aha. I on dokuczał ludziom. To bardzo jest jak babka na Podlasiu. Wygląda jak jedzenie z piekła. Sobie otworzyć, wiesz co, jak będziesz fajnie, bo jak zawsze nagrywam, że otwieram sobie okno. Gdzie ty jedziesz, kurde, ej? Trzymaj się. Trzymaj się, małej. Co jest? Wiesz, są takie fajne, a niektóre, wiesz, że przez lata nikogo nie było. Który jest wasz? Mogę spytać, ile taki domek? Jak nie, to sobie odpowiadaj. Taki ośrodek wczasowy dla jakichś w ogóle... Ej, ten klucz nie działa. Właśnie policjantów. Ej, ten klucz nie działa. No. Co sobie wchodzisz? To jest fajny fotki też, nie teraz, bo on jest... Ale poczekaj właśnie, bo jak on jest zimny, to go tak trzeba, wiesz, nie można się włączyć. Sztos. Jak jest tu ten? Paweł, nie do końca święty? Czy pan panie Paweł? Nie. Powiem wam, że ja jestem tak w konieczności. Będę dziwa tutaj jak dziecko. Ho, ślimak, ślimak. To dobry moment, żeby opowiedzieć historię o tym,
jak znaleziono zamarzniętego konia i zamarzniętego chłopa. I ten koń był zjedzony przez wilki tutaj, a chłop nie. I się okazało, że był po prostu bardzo pijany w momencie, kiedy umierał. Alkohol został w jego ciele. No i wilki nie chciały go zjeść. No i to jest ta historia. Z Bieszczady. Bieszczady.